Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o palecie z Glam Shopu Laguna. Jak widzicie, opakowanie już nam zdradza mniej więcej, jakie odcienie są w tej paletce. Jest to paleta 9 prasowanych cieni do powiek. No, Glam Shop słynie z tego, że ma zabójcze cienie. I ja cienie z Glam Shopu już posiadam w swojej kolekcji. Mam niekiedy mieszane odczucia co do nich, ale nie mogę zarzucić, że ma kolory po prostu obłędne, bo kolory są po prostu niesamowite. Po prostu, no, jak ja zobaczyłam to na żywo, to mówię, wow, to jest to. Tym bardziej, że nie mam takich kolorowych palet, które są dobre, więc stwierdziłam, że kupię sobie tą właśnie Lagunę. Ona była w promocji, szczerze nie pamiętam dokładnie, ile ona kosztowała, ale napiszę Wam tutaj gdzieś, ile za nią zapłaciłam właśnie w promocji. Jeżeli chodzi o moją twarz, to już mam przygotowaną. Mam nałożony mój ulubiony podkład, a mianowicie Estée Lauder Double Wear, pomieszane dwa odcienie, Alabaster oraz Ecri. Pod oczami mam korektor z Tarte oraz połączony z korektorem Collection Lasting Perfection. I na to oczywiście wszystko mam puder z Vibo Mood chyba. Chyba tak. No i oczywiście mam zrobione brwi. Jak to bywa, to do filmu mam oczywiście brwi kiepskie. Jeżeli chodzi o konturowanie i tak dalej, nic takiego nie robiłam, dlatego teraz wyglądam strasznie blado. No, ale właśnie stwierdziłam, że zrobię dopiero to na końcu. Więc to jest pierwsza paleta, którą będziemy testować z Glam Shopu. Zapraszam. Dobrze, w takim razie zaczynamy makijaż. I zaczniemy sobie od odcienia Rozgwiazda. Biorę sobie jakiś pędzelek, o Jezu. Dobrze, biorę pędzelek i lecimy z odcieniem Rozgwiazda. Zobaczymy, jaki mocny osób będzie. No, osób jest. Kolor ładnie reprezentuje się na pędzelku bardzo ładnie. Dobrze, teraz tak, co mogę powiedzieć o tym, o odcieniu Rozgwiazda? Słuchajcie, to jest odcień, który jest bardzo delikatny. No, na pędzelku zostaje go jakby dużo, ten pigment widać tutaj na pędzlu, ale jeżeli chodzi o cień ogólnie na powiece, to on fajnie wygląda, bo on jest taki delikatny, taki właśnie, no, kojarzy mi się totalnie z wakacjami, taką właśnie Laguną. To jest dobra nazwa do tej paletki. Jeżeli chodzi o rozcieranie, to ono się rozciera, ten cień, bardzo dobrze. Nie wzięłam pędzelka do otrzepywania. Jestem z powrotem. Ostra, ostra. Dobra. Osób minimalny jest, ale rozciera się bardzo dobrze. Nie ma problemu w ogóle z rozstarciem się, także jest super. Póki co jest ok. Jeżeli chodzi o budowanie tego koloru, trochę można, ale chyba więcej na sucho przynajmniej nie wycisnę z tego. Być może na przykład na NYX Glitter Primer, ale to mogłoby być ciężkie, bo mogłoby zrobić plamy. Albo na mokry korektor, to może ten odcień byłby wyraźniejszy.
Boże, moje brwi wołają o pomstę do nieba po prostu. Regulacja krzyczy od roku. Tak. No widzę, że ten osyp jest. Dobrze, teraz wypróbujemy, moi drodzy, cień, którego najbardziej się boję i wiem, że najbardziej będzie się osypywać z tej całej pewnie palety. A mianowicie jest to cień Rafa. I to jest taki odcień głębokiej, bardzo głębokiej zieleni, ja tutaj widzę. Zieleni z granatem. Zobaczymy, jak będzie z osypem, ale jak, czy nie będzie zostawiać plam. Osyp jest dosyć mocny. Dobra. O Jezu, cały lusterko aż mi. Dobra. I delikatnie, delikatnie spróbuję tutaj w zewnętrznym kąciku. Pojawia się coś i od razu po prostu pojawił się osyp. Od razu ten osyp. Staram się zmiatać. Wrócę do pędzelka z tym zielonym i trochę tego zielonego tutaj spróbuję wklepać, zielonego takiego morskiego, no, rozgwiazdy. To, co ja zauważyłam, to to, że ten cień o nazwie Rafa, on póki co nie zrobił żadnych plam. Także tu jest na plus. Co do rozcierania, no nie jest tak łatwe do rozcierania jak rozgwiazda, ale dlatego pewnie, że jest po prostu ciemny i jest bardzo mocno pigmentowany. Największym minusem oczywiście jest ten osyp, który jest po prostu dużym osypem i to są największe minusy po prostu palet glam shopowych, że są piękne cienie, są mocno napigmentowane, ale osyp jest po prostu zawsze taki duży, że to jest głowa mała. A ja, jak już wielokrotnie wspomniałam, nie lubię robić makijażu w taki sposób, że najpierw oczy, a potem twarz. Po prostu, no nie wiem, jakoś tak nie widzę tego i nie robi mi się to po prostu zbyt dobrze i wygodnie. Paletka na pewno pojawi się jeszcze w jakimś filmie na moim kanale, bo będziemy sobie testować więcej tych kolorów, no bo dzisiaj nie przetestujemy wszystkiego. Nie mam pojęcia, który dzisiaj cień nałożymy, tak naprawdę, bo użyłam tylko tych dwóch matowych, które tutaj są, Rozgwiazda i Rafa. Jeden i drugi cień mi się bardzo podoba, oprócz osypu. I teraz myślę sobie, że na środek powieki dam. Teraz użyję pływaka i użyję pływaka bez żadnej bazy, czyli na sucho, po prostu wklepię sobie tutaj na środek. O kurczę, ale on jest piękny. No słuchajcie, ten odcień jest genialny. Wow. 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 I jeszcze raz jedno wielkie wow. Naprawdę, Boże, te cienie z Glam Shopu, one są po prostu, no to są geniusze.
Naprawdę, moi drodzy, odcień pływak jest po prostu boski. Boski, naprawdę jest boski. Boże, jaki piękny odcień. Zrobimy teraz jeszcze taki mały teścik, a mianowicie nałożymy pędzelkiem. Nawet się za bardzo nie chcę nakładać. Dobra, mamy ten odcień pływak i teraz użyję tego Atola, bo on tak krzyczy po prostu ze środka tej palety. Użyj mnie! Więc użyję. I chyba do tego celu użyję paluszka też. Oh my god! No przecież to jest obłęd. To jest obłęd, jak ten cień wygląda. Piękny jest ten odcień. To jest taka paleta, no po prostu syrenkowa, totalnie. I ja wiem, że ta paleta nie jest zbyt użytkowa, w sensie takim, że na co dzień takich makijaży raczej nie nosimy. Na co dzień nosimy raczej stonowane kolory zielone, brązowe i tak dalej. Ale po prostu, o matku. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak wam, ale mi te odcienie mega, mega się podobają. Są po prostu genialne. Genialne. Dobrze, teraz lecimy, moi drodzy, z dolną powieką. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, no to nałożymy sobie właśnie ten ciemny odcień Rafa. Cienkim, precyzyjnym pędzelkiem. Maestro. Jednak z tymi cieniami naprawdę z Glam Shopu to najpierw oczy, potem reszta. Roztarłam to też cieniem rozgwiazda. Tylko no właśnie nie podoba mi się to, że po prostu tutaj mi się zrobiły sine oczy, sine pod oczami. No ale to wszystko jest przez to, że takich kolorów użyłam. Kiedy się nauczę tego, żeby najpierw robić oczy, a potem resztę, nie wiem. Tutaj spróbuję sobie dołożyć troszeczkę, bo widzę troszeczkę, że jednak ten odcień Rafa, czyli ten ciemnogranatowy, zielony, on trochę jakby się gubi. No, ale te brokatowe cienie to jest po prostu sztos. Sztos nad sztosami. Dobrze. I teraz tak, w sam zewnętrzny kącik spróbuję nałożyć tego koralowca. Ale to sobie wezmę taki mega cieniuteńki. Są takie delikatne drobinki. Znaczy delikatne, nie są one delikatne. Nie mają jako tego koloru, przynajmniej nie widzę. Takie złotawe. Ciekawy efekt, naprawdę ciekawy efekt takiej syreni. Bardzo fajne, spoczko. Jeżeli chodzi o cienie, to mi się wydaje, że to będzie na tyle. Nie będę tutaj więcej kombinować, bo to, jakie mam tutaj zasinienia pod oczami, to po prostu jest kosmos. I nic z tym niestety nie zrobię. Dlatego też idę wytuszować rzęsy i wracam. Wracam już do was z makijażem pełnym, czyli mam już pomalowane rzęsy, mam również wykonturowaną twarz, nałożony róż oraz rozświetlacz. Jeżeli chodzi o te trio, to jest nic nowego. Bronzer z Eveline, róż jest z Hean oraz rozświetlacz z Wet n Wild Mega Glow. A na ustach mam po prostu pomadkę z Essence, zwykłą, taką fajną, przyjemną na ustach. Podsumowując paletkę Glam Shop Laguna.
po raz kolejny powtórzę to. Jeżeli chcecie malować się paletką Glam Shopu, to zalecam najpierw pomalowanie oczu, a potem reszty, bo tak jak już mówiłam wcześniej, ja tu po prostu widzę, że mam takie fioletowe, nie fioletowe, tylko te zielone w odcieniu rozgwiazdy. I to jest moja wina, ale ja się tego spodziewałam i nie wiem, czemu tak zrobiłam. Wydaje mi się, że po prostu już poleciałam z przyzwyczajenia. I tyle. Dobrze, użyłam, słuchajcie, pięciu cieni w sumie. Użyłam cieniu Rozgwiazda oraz Rafa. Rozgwiazda jest cieniem, który się bardzo łatwo blenduje. Jeżeli chodzi o Rafę, no to jest tutaj zdecydowanie trudniejsze. No i jest bardzo mocny osób, no bo to jest mocny, dobrze napigmentowany cień matowy. Jeżeli chodzi o odcień pływak, jest absolutnie genialny. Atel jest również genialny, a jeżeli chodzi o koralowca, to jest taki cień, po prostu ja bym powiedziała, że to jest taki przejściowy cień. On jest bardzo ładny, ale wykorzystałam go tylko w zewnętrznym kąciku, więc więcej na ten temat nie powiem, ale ogólnie podoba mi się to, bo on się mieni na różne odcienie. Jakie nam odcienie zostały do jeszcze wytestowania, to będzie rajski, przypływ. Co to jest? Boginka oraz Laguna, czyli nazwa naszej palety. Czy polecam? Tak, zdecydowanie tak. Jest to paleta bardzo fajna. Nie jest to paleta na co dzień, no wiadomo, bo odcienie są bardzo takie, przynajmniej te, które ja używam, to są odcienie takie dosyć mocne i raczej rzadko spotykane, jeżeli chodzi na co dzień, ale myślę, że ten odcień pływak czy atol można spokojnie jakoś przemycić do naszego codziennego makijażu i będzie to po prostu jakieś urozmaicenie. Także tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie zapraszam na mojego Instagrama oraz zapraszam do komentowania, zostawiania kciuków w górę i do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!